Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście oczywiście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych projektów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymienbitcoina.pl. No i bez zbędnego gadania przechodzimy oczywiście do tego, co najistotniejsze, czyli do analizy. Standardowo jak zwykle rozpoczynamy oczywiście sobie od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena, jakby nie patrzeć, w dalszym ciągu wzrasta. W dalszym ciągu nie możemy doczekać się korekty, w dalszym ciągu żadnego spowolnienia większego nie ma. Mieliśmy taką małą stagnację na przestrzeni kilku ostatnich dni, natomiast po wczorajszym, powiedzmy, takim małym nocnym flash crashu, jednak, jakby nie patrzeć, Bitcoin w dalszym ciągu zyskuje. Tutaj na niższych interwałach można było dostrzec, że wczoraj wieczorem, czy właściwie zależy jak dla kogo. Dla niektórych będą to godziny już nocne, dla niektórych będą to godziny jeszcze wieczorne, ale pojawiła się całkiem spora zmienność na notowaniach Bitcoina. Mieliśmy spore zejście w okolice nawet 51 tysięcy dolarów, natomiast później oczywiście Bitcoin bardzo dynamicznie powrócił i teraz kurs to jest znowu ponad 56 400 dolarów, jeden z najwyższych poziomów od pierwszej połowy maja bieżącego roku. I tak naprawdę, jeżeli tylko ta tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, to wydawać by się mogło, że w najbliższym czasie notowania najstarszej z walut wirtualnych sięgną okolic 60 000 dolarów. Oczywiście, mówimy tutaj o pewnych okolicach. Ja mam techniczny opór w wysokości 59 800 dolarów, natomiast prawda jest taka, że tą strefę zaliczać będę już od 59 200 dolarów do mniej więcej 60 000 dolarów, więc nie jest to najwęższa strefa, natomiast to jest pułap, na który warto będzie zwracać uwagę. Poziom, który był testowany oczywiście tu w przeszłości jeden raz, tu był drugi raz, tu był trzeci raz, więc tych testów kilka było i wydawać by się mogło, że w najbliższym czasie ta strefa po raz kolejny zostanie przetestowana i właściwie jest to przedostatni przystanek przed nowym ATH, jeden z ważniejszych oporów na liście do nowego rekordu wszechczasów. Później, jak rynek wybije już powyżej tych 60 000 dolarów, to tak naprawdę na drodze do nowego rekordu wszechczasów Bitcoina stać już będą tylko wierzchołki z połowy kwietnia, czyli to dotychczasowe ATH gdzieś poniżej 65 tysięcy dolarów, więc wydawać by się mogło, biorąc pod uwagę, że mamy dopiero połowę października, do końca roku jeszcze 2,5 miesiąca, że ta moja projekcja może nie była taka najgłupsza, że być może jednak Bitcoin to nowe ATH jeszcze w tym roku tutaj ustanowi. Jak będzie oczywiście zobaczymy, bo w dalszym ciągu trzeba pamiętać o tym, że o ile perspektywy średnio-długoterminowe, one w dalszym ciągu są prowzrostowe, no to jednak wydawać by się mogło, że gdzieś będzie musiała pojawić się korekta i wydaje mi się, że ta korekta pojawi się przed wybiciem nowego ATH. Pozostaje tylko pytanie, gdzie ona się rozpocznie. Czy najpierw zdążymy wzrosnąć do 60 tysięcy dolarów i dopiero tam taka korekta się zapoczątkuje? Czy może wcześniej gdzieś jakaś reakcja podażowa się pojawi? Póki co żadnych takich większych presji podażowych nie widzę. Widzimy za to o poranku bardzo ładne wzrosty, no bo jakby nie patrzeć, są to wzrosty o 1700 dolarów, a przecież ja to nagrywam o godzinie 7.35, więc jakby nie patrzeć, wczesna pora, a wzrosty nocne zauważalne. No i widać, że ta presja popytowa na rynku jest, że ten optymizm w dalszym ciągu jest, więc wydawać by się mogło, że w okolice 60 tysięcy dolarów Bitcoin w najbliższym czasie może wzrosnąć. Idźmy dalej. Jak wygląda sytuacja na notowaniach Ethereum? No, nie wygląda aż tak bardzo optymistycznie. Owszem, o poranku również obserwujemy wzrosty i nie są one wcale takie najmniejsze, bo skala tych wzrostów jest całkiem ładna. Jest to niespełna 3%. Natomiast tu warto zwrócić uwagę na to, że o ile Bitcoin doprowadził do pokonania technicznego oporu, później oczywiście wskutek tego małego spowolnienia na przestrzeni ostatnich kilku dni, strefa została przetestowana od góry, czyli jako wsparcie. No i dzisiejsza reakcja popytowa poniekąd może sygnalizować potencjalne odrzucenie wsparcia, co z kolei otwiera drogę do dalszych wzrostów. O tyle w przypadku Ethereum żaden opór nie został pokonany, w sensie nie ten ostatnio testowany. Chodzi oczywiście o poziom 3640 dolarów. Jest to pułap, który był testowany
tutaj w połowie września po raz pierwszy i tu był testowany teraz w pierwszej połowie października po raz drugi, to tu pojawiła się na przestrzeni ostatnich dni reakcja podażowa i tak naprawdę, gdyby nie ten poranny wzrost, to tak naprawdę oczekiwałbym kontynuacji ruchu spadkowego na notowaniach Ethereum z potencjałem zasięgiem dla zejścia w okolice 3160 dolarów, czyli w okolice ostatnio pokonanego oporu. Tu było wsparcie, tu był opór, tu znowu strefa mogłaby zostać przetestowana jako wsparcie i gdyby takie spadki faktycznie były kontynuowane, to ta sytuacja całkiem ładnie wyglądałaby, w sensie w terminie średnioterminowym ona by wyglądała wciąż prowzrostowo, bo mogłoby tu bowiem dojść do powstania prowzrostowej formacji odwróconej głowy z ramionami, na której to byłoby lewe ramię, tu mielibyśmy głowę, tu potencjalne prawe ramię, a opór wysokości 3640 stanowiłby linię szyi i wybicie powyżej tej strefy oczywiście w naturalny sposób potwierdzałoby powstanie tej formacji i otwierało drogę do dalszych wzrostów, czy to w okolice 3970 dolarów, czy nawet w okolice 4200-4300, więc ten scenariusz wydaje się, że na ten moment jedna świeca wzrostowa, szczególnie, że mamy dopiero poranek, do końca dnia pozostaje jeszcze kilkanaście godzin, ona nie powinna zbyt wiele mieszać tak naprawdę, bo dopóki ta dzisiejsza świeca nie zamknie się na wyższym poziomie niż aktualny, to właściwie nic się wiele nie zmienia na rynku i w dalszym ciągu ten potencjał do krótkoterminowych spadków w formie korekty jak najbardziej jest. Przecież w drugiej połowie dnia może pojawić się presja podażowa, która całe te nocne wzrosty nam zaneguje. Tak więc świecy, która jeszcze się nie zamknie, nie powinniśmy za bardzo interpretować. No a biorąc pod uwagę świecę wczorajszą, spadkową, no o prawie, o ponad 4,5% właściwie, no to widać, że ta presja na rynku jest całkiem spora. I to też sprawia, że jeżeli chodzi o perspektywy, no to krótkoterminowe muszą uwzględniać ryzyko powstania korekty i spadek do poziomu 3160 dolarów. Perspektywy średnio i długoterminowe oczywiście są w dalszym ciągu prowzrostowe i tak naprawdę jedyna niewiadoma, jaka tutaj jest na ten moment, jest taka, czy rynek najpierw wykona tą korektę spadkową, sięgnie do 3160 dolarów, tam pojawi się presja popytowa, odbijemy i wrócimy na ścieżkę wzrostów, czy taka korekta się w ogóle nie pojawi i bezpośrednio wzrosty będziemy kontynuowali. Więc perspektywy średnio i długoterminowe, one w dalszym ciągu są wzrostowe i one w dalszym ciągu zakładają wybicie nowego ATH powyżej 4300-4400 dolarów. Zaczynam powoli zastanawiać się tylko nad tym, czy Ethereum zdąży wybić nowe ATH przed Bitcoinem, tak jak jeszcze do niedawna prognozowałem. Teraz zaczynam mieć mieszane uczucia co do tego, natomiast okej, powiedzmy, że w dalszym ciągu tą projekcję jeszcze podtrzymuję, bo takich jasnych przesłanek wskazujących, że to się nie wydarzy, nie ma. Natomiast zaczynam mieć pewne wątpliwości, nie oczywiście co do tego, że to nowe ATH będzie, w mojej ocenie będzie, to jest tylko pytanie, czy zdążymy przed Bitcoinem, czy jednak Bitcoin będzie pierwszy. Przejdźmy dalej do notowań Litecoina. No i tu sytuacja, jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, w dalszym ciągu jest wzrostowa, choć trzeba przyznać, że potencjał do tych krótkoterminowych wzrostów jest dość mocno ograniczony, bo w chwili nagrywania notowania Litecoina plasują się na poziomie nieco powyżej 180 dolarów, podczas gdy techniczny opór, i to jeden z ważniejszych oporów na tym rynku, mamy w wysokości 190 dolarów, więc zostało nam jakieś 9,5 dolara. To jest stosunkowo niewiele, jeżeli chodzi o potencjalny zasięg dla dalszej zwyżki. Natomiast żebyśmy mogli mówić o potencjale do większych wzrostów, to jednak rynek musi chciałby najpierw wybić powyżej tych 190 dolarów i dopiero gdy to się powiedzie, myślę, że moglibyśmy wskazywać na potencjał do dalszych wzrostów, czy to w okolice 232, czy nawet dalej 310 dolarów, bo te potencjały dalej byłyby całkiem spore. Tylko tyle, że względem aktualnego, najbliżej położonego oporu jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Oczywiście tu można poniekąd dopatrywać się takiej potencjalnej formacji odwróconej głowy z ramionami. Lewe ramię, potencjalna głowa, potencjalne prawe ramię i to 190 dolarów, ten opór mógłby stanowić linię szyi tej formacji i wybicie powyżej tego pułapu oczywiście w naturalny sposób otwierałoby drogę do dalszych wzrostów, więc ten potencjał średnioterminowy, długoterminowy on dalej jest, tylko jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, no to też trzeba brać pod uwagę, że 190 dolarów to jest dość istotny opór i o ile rynek może faktycznie do niego dotrzeć w najbliższym czasie, no to nie można wykluczyć, że być może tam pojawi się presja podażowa, która nie tyle przywróci Litecoina na ścieżkę spadków, wybicie nowych dołków i tak dalej, ale mogłaby zapoczątkować powstanie przynajmniej korekty, więc takie są ryzyka krótkoterminowe, natomiast jeżeli chodzi o potencjał średnio-długoterminowy, to w mojej ocenie on jest dalej prowzrostowy i wydawać by się mogło, że ta bariera 190 dolarów prędzej czy później, ale jednak pokonana zostanie i wrócimy ponad 230 czy nawet ponad 300
dolarów. Idźmy dalej do kolejnego projektu i weźmy na tapet Sushi. Sushi Swap, projekt, który niestety, ale nie wygląda zbyt optymistycznie. Mieliśmy dość dynamiczny ruch spadkowy w drugiej połowie września bieżącego roku i po zakończeniu tej tendencji, w momencie kiedy rynek dotarł do technicznego wsparcia gdzieś w okolicy 9 dolarów, może nieco powyżej 9 dolarów, pojawiła się presja popytowa, stosunkowo nieduża, i to też sprawiło, że rynek wszedł w fazę trendu horyzontalnego, czyli mamy klasyczną konsolidację. Mieliśmy spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty. Górne ograniczenie tej formacji stanowi opór wysokości 11,5 dolara i jest to poziom, który bardzo precyzyjnie zbiega się z wewnętrznym zniesieniem 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego. I oczywiście, jak uwzględnimy do tego wszystkiego, że konsolidacje są formacjami korekcyjnymi, czyli rynek częściej wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem, to w tym konkretnym przypadku dojść można do wniosku, że statystycznie przynajmniej większe szanse mamy na to, że rynek podejmie próbę wybicia z tej formacji dołem, czyli zejścia poniżej 9 dolarów, a gdyby taka próba się powiodła, no to wtedy należałoby się przygotować nawet na możliwość spadku w okolice 6 dolarów i 20 centów. Tam jest kolejne wsparcie. Oczywiście jest to taka projekcja raczej średnioterminowa, nie oczekuję, że takie spadki wydarzą się w ciągu tygodnia. Raczej nie. Jeżeli już, to być może cofniemy się do tych 9 dolarów, natomiast takie ryzyko spadków niżej oczywiście jest. I tu musicie pamiętać o jednej rzeczy. To są pewne statystyki. Statystycznie rynek z konsolidacji częściej wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Statystycznie nie równa się zawsze. Czyli nawet jak widzimy taką sytuację jak ta i statystycznie wiemy, że szanse większe są na spadki, to nie ładujemy wszystkiego, co mamy w te spadki, bo zawsze istnieje, może mniejsze prawdopodobieństwo, ale ono zawsze istnieje, że rynek być może tym razem wybije w kierunku przeciwnym. Takie rzeczy się zdarzają, bo analiza techniczna nie jest analizą idealną i mimo mojej całej sympatii do tego właśnie rodzaju analizowania rynków finansowych, jednak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że nie jest to model analizy, bo takowy nie istnieje, który sprawdza się w 100% przypadków. Wszystko jest określane w jakiś sposób procentowy, coś co może się statystycznie wydarzyć bardziej bądź mniej. W tym przypadku bardziej prawdopodobne jest wybicie dołem, ale to nie oznacza, że rynek nie może nagle wybić górą. Może, choć szanse na to w tym momencie statystycznie są oczywiście mniejsze i bazowy scenariusz zakłada oczywiście powrót w okolice 9 dolarów i nie wyklucza zejścia poniżej albo nawet spadku do poziomu 6 dolarów i 20 centów. Idźmy dalej do notowań Solany. Solana to jest projekt, który osunął się w ostatnim czasie w okolice technicznej strefy wsparcia. Ja mam tutaj dwa poziomy dość blisko siebie i to też sprawia, że traktuję je nie jako dwa odrębne wsparcia, ale jako strefę pomiędzy 147,50 a 152 dolary. Poziom, który był testowany po raz pierwszy tak naprawdę już w pierwszej połowie września, właściwie prawie że na początku września. Tu jako opór, tu jako wsparcie, znowu jako wsparcie i jeszcze raz tu jako opór, tu znowu jako opór, tu jeszcze raz jako wsparcie. No i teraz też jest testowany. Starałem się tutaj wyznaczyć jakiś równoległy kanał spadkowy albo formację klina, natomiast nic takiego mi tutaj za bardzo nie wyszło. Możemy ewentualnie jeszcze raz tego klina spróbować wyznaczyć spadkowego, bo trzeba przyznać szczerze, że gdyby udało się wyznaczyć fajny klin zniżkujący, to byłoby to dość optymistyczne, jeżeli chodzi o potencjał. Mamy klin, co prawda różnica, rozbieżność pomiędzy kątem nachylenia jest raczej nieduża i to też sprawia, że ten klin, gdyby miał wypełniać się w pełni, to zajęłoby to wiele, wiele miesięcy. Oczywiście tu uspokajam, kliny to są te formacje, które raczej rzadko są wypełniane w pełni. Zazwyczaj rynek wbija zdecydowanie szybciej, więc do tego pełnego zwężenia w ogóle nie dochodzi, a czasami nawet go na wykresie nie widać, jest tak odległą perspektywą, a rynek i tak wybija. Natomiast dlaczego sam klin jest dość optymistyczny? Dlatego, że kliny są formacjami korekcyjnymi. Co oznacza, że podobnie jak z konsolidacji, rynek też częściej wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. To nie tak jak trójkąt, mimo że te formacje są do siebie dość mocno podobne, to jest zupełnie coś innego. Natomiast tu wcześniej mieliśmy oczywiście ruch wzrostowy i to też sprawia, że całą tą tendencję spadkową moglibyśmy poniekąd uznać za swego rodzaju formę korekty, formę takiego rynkowego odreagowania. Tu na uwagę zasługuje na pewno to, że rynek dotarł do technicznej strefy wsparcia, o której przed chwileczką mówiłem, ale jest to też strefa, która pokrywa się z dolnym ograniczeniem
samego klina, więc pojawienie się w tym miejscu jakiejś reakcji popytowej może oczywiście otwierać drogę do wzrostu i tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że potencjał krótkoterminowy zakłada wzrost jedynie w okolicy linii tendencji spadkowej, będącej górnym ograniczeniem klina, dlatego że nie można wykluczyć, czy tu nie pojawi się reakcja podażowa i znowu spadki, znowu wzrosty i tak dalej, bo jednak nigdzie nie jest powiedziane, kiedy konkretnie rynek z tego klina ma wybić. Natomiast statystycznie szanse są większe, że jak już dojdzie do tego wybicia, czy to dojdzie od razu tu, czy może dopiero gdzieś za jakiś czas, to dojdzie do niego właśnie poprzez wybicie górą, a to otwierałoby drogę do dalszych wzrostów, czy to w okolice 176, 190, czy kto wie, może nawet powyżej 212, 213 dolarów, więc wydawać by się mogło, że ten potencjał średnio długoterminowy, on w dalszym ciągu jest wzrostowy, nawet gdyby rynek miał jeszcze poruszać się wewnątrz klina nieco dłużej, to wydaje się, że statystycznie szanse na wybicie górą są większe niż na wybicie dołem. Idźmy dalej, do notowania Luny. I tu aż tak optymistycznie nie jest, dlatego że wskutek ostatnich spadków notowania Luny osunęły się poniżej technicznego wsparcia w wysokości 41 dolarów. Poziom, który był testowany raz jako opór i później tu był testowany jako wsparcie, to został wybity. Mieliśmy na przestrzeni ostatnich godzin niewielkie wzrosty, bo to jest interwał 4-godzinowy. To jest interwał 4-godzinowy, więc trzeba tutaj zwracać uwagę właśnie na to, że to jest niższa rama czasowa. I teraz oczywiście doszło tutaj poniekąd do retestu tego poziomu, tych 41 dolarów. Fakt, strefa nie została dotknięta precyzyjnie. Rynek tutaj precyzyjnie nie dotknął i co do centa w punkt nie przetestował tego teraz już właściwie oporu. Natomiast trzeba zwracać sobie tutaj uwagę na to, że żaden poziom, który widzimy, nie jest pojedynczą linią, czyli my wyznaczamy te strefy oczywiście jako jakieś pojedyncze linie, wyznaczamy to jako pojedyncze wartości, konkretne w tym przypadku na przykład 41 dolarów, natomiast to są zawsze jakieś strefy, trochę wyżej, trochę niżej, kilka centów w górę, kilka centów w dół. Nawet jeżeli wyznaczamy taki poziom jako pojedyncze linie, to z tyłu głowy musimy wiedzieć, że to jest jakaś strefa, ona nie musi zostać dokładnie przetestowana, w sensie może nam kilka centów zabraknąć, albo może być sytuacja taka, jak miała miejsce chociażby 6 października, gdzie rynek delikatnie taką strefę wybił i przez to stworzył się nam knot. Natomiast jeden i drugi przypadek jest jak najbardziej poprawny. I teraz pojawienie się większej presji podażowej w okolicy tego obecnie testowanego oporu mogłoby oczywiście otworzyć drogę na notowaniach Luny do spadków nawet w okolicy 33 dolarów, ewentualnie kolejne wsparcie to jest 25 dolarów, więc te przestrzenie dla dalszej wyprzedaży nie są tu wcale najmniejsze. I teraz za potencjałem do spadków przemawia też to, że doszło tutaj poprzez wybicie poniżej 41 dolarów, doszło do potwierdzenia powstania formacji podwójnego szczytu. Tu mieliśmy jeden szczyt, tu mieliśmy drugi. Dołek pomiędzy tymi szczytami wyznacza nam wsparcie, pokonanie którego potwierdza powstanie tej formacji, a powstanie podwójnego szczytu otwiera drogę do dalszych spadków. Oczywiście można by się tutaj spierać o te techniczne zasięgi. Jestem co prawda ogromnym przeciwnikiem tych teoretycznych zasięgów, bo uważam, że to, że ktoś w jakiejś książce ileś naście czy ileś dziesiąt lat temu napisał, że jak na wykresie pojawia się to i to, to rynek musi spaść konkretnie o taki zakres cenowy, jest no trochę niepoważne, dlatego że rynki się zmieniają, sytuacja się zmienia, każda sytuacja jest też inna, więc jestem ogromnym zwolennikiem wyznaczenia zasięgów na podstawie analizy lewej strony wykresu. Gdybyśmy mieli mówić o teoretycznych zasięgach, to wynosiłyby one gdzieś, wskazywałyby one na potencjał spadków gdzieś w okolice 32,5 dolara, więc właściwie dużo by się tutaj względem mojej analizy price action nie różniło, to jest między 33 a 32,5 dolara 50 centów, to jest właściwie tyle co nic, więc strefa dość ciekawa i wydawać by się mogło, że jeżeli presja podażowa na notowaniach tego projektu się utrzyma, to właśnie w okolice tego wsparcia się osuniemy. My tymczasem przejdźmy dalej, weźmy na tapet Tezosa, interwał tekst 4-godzinowy i sytuacja dość podobna. Może nie mamy tutaj do czynienia z powstaniem podwójnego szczytu, natomiast również mamy do czynienia tutaj z przetestowaniem, właściwie z wybiciem najpierw technicznego wsparcia w wysokości 7 dolarów 30 centów i teraz ten pułap jest testowany od drugiej strony, czyli jako opór. Jeżeli zostanie to odrzucone, a strefa dość ciekawa, bo była trzykrotnie testowana jako wsparcie, więc jeżeli zostanie teraz odrzucona jako opór, no to notowania te zostały w tej perspektywie krótkoterminowej mogłyby zmierzać czy to w okolice 6 dolarów 55 centów, bo w okolice 6 dolarów 11 centów, albo nawet gdzieś w rejon konfluencji wsparć pomiędzy 5,47 a linią tendencji wzrostowej. Tu specjalnie oddaliłem ten wykres dość mocno, żebyście widzieli aż drugą połowę lipca, kiedy mamy dołki, to jest 20-21 lipca. Pamiętna data zresztą na rynku kryptowalut w mojej ocenie, bardzo wyraźnie zaznaczona na prawie wszystkich projektach kryptowalutowych, właśnie 20 lipca dołek, 21 lipca początek wzrostów, więc to jest pierwszy przyczep, drugi przyczep, bo oczywiście tutaj druga połowa sierpnia, następnie
Następnie mamy początek września, później mamy drugą połowę września. No i kto wie, oczywiście ja na ten moment nie zakładam, że rynek spadnie aż do tej linii tendencji wzrostowej, bo jakby nie patrzeć, to jest spora przestrzeń. Wydaje mi się, że nawet gdyby te spadki miały być kontynuowane, to będą nieco mniejsze, będą nieco płytsze. To byłby już taki skrajnie pesymistyczny scenariusz, więc na razie ja oczywiście wspomniałem o tym poziomie, ale nie biorę pod uwagę, żeby te spadki miały być aż takie duże. Wydaje mi się, że jeżeli już jakiekolwiek miałyby być, to myślę, że to 6,55 już może być tu dość istotną strefą wsparcia, gdzie pojawi się jakaś większa presja popytowa. My tymczasem przejdźmy dalej do kolejnego projektu i jest to Maker, projekt, który, jeżeli mnie pamięć nie myli, to analizujemy po raz pierwszy, mimo że tak naprawdę ten cykl, ten projekt analiz jest realizowany tutaj już od kilku lat, to ten projekt analizujemy po raz pierwszy. Czy wygląda on optymistycznie? Nie. Dlaczego? Dlatego, że już pomijając to, co się działo tutaj, ruch spadkowy, konsolidacja jako korekta, ruch spadkowy, znowu korekta. I teraz poziom, który tu był testowany jako wsparcie, tu jest testowany jako opór. Tak jak tu było wsparcie, tu był opór, odrzucenie spadki. Tu było wsparcie, tu jest opór. Dodatkowo jest to poziom, który zbiega się ze złotą proporcją, a więc zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z ostatniego tego małego impulsu spadkowego. Widzimy presje podażowe i to nie tylko tą wczoraj. Wczorajsza oczywiście była wyraźna, jedna z bardziej wyraźnych. Natomiast wcześniej, już tak naprawdę 6 października mieliśmy też dość silną presję podażową. Więc jeżeli ten opór zostanie odrzucony, to notowania tego projektu mogłyby powrócić przynajmniej w okolice 2150 dolarów. Natomiast gdyby tak patrzeć szerzej, to nie można wykluczyć scenariusza, w którym to wsparcie zostanie wybite i rynek osuwa się poniżej. A jak osuwa się poniżej, to otwiera sobie drogę do dalszej wyprzedaży w okolice kolejnego wsparcia. I to wsparcie w tym przypadku znajduje się dopiero w wysokości 1750 dolarów. Bardzo istotna strefa. Strefa, która jako opór była testowana już tak naprawdę w pierwszej połowie stycznia bieżącego roku. Więc dwa poziomy, na które zwracałbym uwagę w tym przypadku, to jest 2150 i dalej 1750 dolarów, i widzę większy potencjał do spadków niż do wzrostów. My tymczasem przechodzimy dalej do kolejnego projektu i spójrzmy sobie na notowania Wavesa. Jest to jeden z cięższych projektów, jeżeli chodzi o analizę, bo jest to rynek, który porusza się w dość szerokiej konsolidacji. Dolne ograniczenie tej formacji wyznacza nam bowiem wsparcie w wysokości 22 dolarów, a górne ograniczenie opór w wysokości 32 dolarów, więc skala jest spora, bo to jest 10 dolarów, natomiast 10 dolarów na poziomie powiedzmy 1200 dolarów jest zupełnie czymś innym niż 10 dolarów pomiędzy 22 a 32 dolary. Jednak to jest sporo, bo wzrost z 22 do 32 to jest wzrost o ponad 50%, więc skala procentowa jest naprawdę olbrzymia i to też sprawia, że rynek może utrzymywać się w tej konsolidacji nieco dłużej. Jak mamy do czynienia z wąską konsolidacją, to rynek szybciej z niej wybija. Jak mamy do czynienia z szerszą, to jednak ta formacja może być dłuższa. Tu mieliśmy węższą konsolidację pomiędzy 11,80 a 18,40 i rynek i tak stosunkowo długo się w niej utrzymywał. Tu mamy szerszą konsolidację i rynek może jeszcze dłużej się w niej utrzymywać. To, na co bym zwracał uwagę, to to, że w ostatnim czasie pojawiła się większa presja podażowa w okolicy górnego ograniczenia, co może wskazywać na potencjał do spadków, dla których realnymi zasięgami okażą się okolice dolnego ograniczenia tej formacji, czyli okolice 22 dolarów. I tak naprawdę to jest rejon, który w mojej ocenie ma wysokie szanse na to, aby zostać w najbliższym czasie przetestowanym. Jest tylko jeden poziom, który może troszeczkę namieszać. Poziom lokalny, którego ja na wykresie nie wyznaczyłem, natomiast daj sobie sprawę z tego, że on, jakby nie patrzeć, istnieje. Jest to strefa gdzieś w okolicy 26, mniej więcej 26 dolarów. Tak jak teraz jest mój kursor. Tu niedokładnie trochę była wybijana, trochę wyżej były testy. Jako opór, jeden, drugi test, później tu jako wsparcie, tu jako opór i tu znowu jako wsparcie, więc to jest ten pułap, ten poziom, na który myślę, że też będzie warto zwracać uwagę, bardziej lokalnie, bo zazwyczaj jak ta strefa się pojawiała tak jak tu, no to rynek na chwilę zawrócił, po czym i tak ten poziom pokonał. Tu spadliśmy, odbił, spadliśmy znowu, kto wie, może tym razem będzie ten moment, kiedy ten poziom zostanie pokonany, więc jako lokalny teraz oczywiście poziom wsparcia 26 dolarów myślę, że możecie sobie wyznaczyć, natomiast to do zasady głównymi poziomami, tymi bazowymi, jest wsparcie 22, opór 32 dolary i wydawać by się mogło, że rynek może w tej formacji się poruszać dłużej. Oczywiście, czy ona jest dobra, czy ona jest zła? Jeżeli chodzi o perspektywy długoterminowe, no to ona jest dobra, bo jakby nie patrzeć, wcześniejszy ruch był wzrostowy, więc nawet gdybyśmy uznali to za konsolidację, no to jest to forma takiego rynkowego odreagowania po wcześniejszych wzrostach, więc z czysto technicznego punktu widzenia szanse na wybicie góry
euro są większe niż szanse na wybicie dołem, choć biorąc pod uwagę skalę, w sensie szerokość tej konsolidacji, wydawać by się mogło, że na to wybicie, nawet jeżeli ono nastąpi górą, to będziemy musieli poczekać. I to nie poczekać kilka dni, tylko zakładałbym, że raczej kilka tygodni. Tu zdecydowanie dłużej rynek może się utrzymywać. Więc przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnego projektu, The Graph, projekt, który nie wygląda zbyt optymistycznie, przez wzgląd na to, że w ostatnim czasie, czy tam wskutek tych ostatnich spadków, które się pojawiły, doszło do pokonania technicznego wsparcia w wysokości 76 centów. To jest poziom, który tu był 1, 2, 3, 4, 5 raz testowany jako opór, później tu był testowany jako wsparcie, tutaj 1, 2 raz testowany znowu jako opór. Dodatkowo jest to strefa, która niezwykle precyzyjnie pokrywa się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z tego ostatniego małego impulsu spadkowego. Pierwsza presja podażowa tutaj, druga presja podażowa tutaj i to też sprawia, że rynek po impulsie spadkowym wszedł w fazę konsolidacji. Mamy reakcję podażową, wczorajsza bardzo ładna, wzrosty o ponad 8%, więc w najbliższym czasie oczekiwałbym raczej spadków i ponownego przetestowania technicznego wsparcia w wysokości 62 centów. To jest dolne ograniczenie tej wąskiej konsolidacji, którą tutaj mamy. Natomiast gdy rynek wybije dołem z tej formacji, no to należałoby się przygotować na możliwość dalszej wyprzedaży nawet w rejon 49 centów, bo dopiero tam znajduje się kolejne wsparcie. Więc tutaj jednak powodów do optymizmu wcale nie widzę. Ta sytuacja techniczna jest silnie prospadkowa. Więc przejdźmy dalej do notowań Matic. Projekt, który wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście tu też wczoraj mieliśmy silną presję podażową i spadki zauważalne. Spadki, które oczywiście zapoczątkowane zostały w okolicy technicznego poru na poziomie $1.43. Wczoraj spadek o niemal 8%. Natomiast tu jeszcze jest pewna szansa, jest pewna nutka nadziei na to, że te spadki nie będą jakoś zauważalnie kontynuowane, dlatego że rynek zatrzymał się w okolicy technicznego wsparcia. Już testujemy wsparcie w wysokości $1.24, poziom, który tu był testowany jako wsparcie, później jako opór, tu znowu był testowany jako wsparcie, opór i teraz po raz kolejny jest testowany jako wsparcie. Oczywiście zejście poniżej tej strefy zaneguje całkowicie scenariusz prowzrostowy i otworzy drogę do spadków w okolice, po raz kolejny w okolice $1, bądź dalej nawet do 68 centów. Natomiast dopóki utrzymujemy się powyżej, to można liczyć, że być może pojawi się tu jakaś większa presja popytowa. Na ten moment jeszcze jakoś silnie nie dostrzegam, natomiast gdyby się pojawiła, no to moglibyśmy tutaj mówić o potencjalnie tworzącej się formacji odwróconej głowy z ramionami, dla której to byłoby lewe ramię, tu mielibyśmy głowę, tu mielibyśmy prawe ramię. 1,43, czyli ten opór najbliżej położony stanowiłby nam linię szyi i wybicie powyżej tej strefy otwierałoby drogę do dalszych wzrostów przynajmniej w okolicy $1.74, więc tak naprawdę, biorąc pod uwagę stosunkowo wąski zakres pomiędzy obecnie testowanym wsparciem w wysokości $1.24, a oporem w wysokości $1.43, to myślę, że można by podejść do tego rynku może nie z konkretnie sfokusowanym scenariuszem wzrostowym albo spadkowym, ale podejść dość neutralnie, bo tak naprawdę kierunek wybicia z tej formacji prawdopodobnie określi nam przyszły kierunek notowań. I jeżeli wybijemy poniżej obecnie testowanego wsparcia, zakładałbym spadek do dolara albo nawet do 68 centów. Jeżeli wybijemy górą, zakładałbym wzrost do $1.74 albo kto wie, może nawet powyżej 2 dolarów. Różnica, tutaj zakres tej konsolidacji jest stosunkowo mały, więc wydaje mi się, że można podejść do tego neutralnie, bo ja znajduję zarówno przesłanki prowzrostowe, jak i prospadkowe, więc ciężko jest teraz oszacować, które z nich będą istotniejsze, które z nich będą ważniejsze. A biorąc pod uwagę, że jako traderzy nie powinniśmy przewidywać rynku, tylko raczej reagować na to, co na tym rynku się dzieje, to myślę, że można tutaj uzbroić się w troszeczkę cierpliwości, poczekać, wybijemy z konsolidacji, to rynek określi się, czy lecimy w dół, czy lecimy w górę. Na pewno kolejne poziomy będą fajne i tu też optymistyczne jest to, że odległość pomiędzy obecnie testowanym wsparciem na przykład, a kolejnym wsparciem, albo między najbliższym oporem, a kolejnym oporem są nieco większe niż zakres tej konsolidacji, więc w sumie i tak byłyby to fajne zasięgi. No i na koniec spójrzmy sobie jeszcze na notowania Ethereum Classic, gdzie sytuacja wygląda no niemalże bliźniaczo podobnie. Odrzuciliśmy ostatnio techniczny opór gdzieś w wysokości $59-60, natomiast zatrzymaliśmy się spadkami na wsparciu w wysokości $52 i podobnie jak na Maticu, tak i tutaj możemy wyznaczyć potencjalnie tworzącą się formację odwróconej głowy z ramionami. Tu lewe ramię, potencjalna głowa, potencjalne prawe ramię i oczywiście opór, ta różowa strefa między $59-60. To jest strefa, która wyznacza linię szyi i dopiero wyjście powyżej tego pułapu mogłoby nam otwierać drogę do wzrostów. Dokąd te wzrosty mogłyby sięgnąć?
trzymać. No ja bym celował, jeżeli uda się wybić powyżej 60 dolarów, to celowałbym z potencjalnym zasięgiem dla wzrostów gdzieś w przedział od 75 do 80 dolarów, więc zakres nie byłby najmniejszy, bo to jest od 15 do 20 dolarów. Całkiem sporo, w skrajnym momencie to jest przecież 33%, gdyby tak liczyć od 60 do 80, więc wydaje mi się, że skala całkiem ładna, jeżeli chodzi o potencjał, ale najpierw musielibyśmy jednak wybić powyżej tego oporu. I to był ostatni projekt, który miałem przygotowany dla Was na dzisiaj, także ja bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście, jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś projekty, które chcielibyście, abym przeanalizował w przyszłym tygodniu, to śmiało dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Oczywiście, ja przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się jeszcze w środę i w piątek, tak więc jeżeli pod ubiegłotygodniowymi materiałami zostawiliście informacje, wskazówki, jakie kryptowaluty mam jeszcze przeanalizować, a nie przeanalizowałem ich dzisiaj, no to nic straconego, spójrzcie, to jest, no nie widać, okej. Kamera kiepsko łapie. Jest lista całkiem spora, mam naprawdę pół strony A4 zapisanych projektów, nazw, które chcecie, żebym przeanalizował, więc w środę pojawią się inne projekty, w piątek pojawią się jeszcze inne, tak więc jeżeli proponowaliście coś, tego nie było dzisiaj, spokojnie, być może będzie to w środę, być może będzie to w piątek, natomiast jeżeli nie proponowaliście niczego, to oczywiście dajcie znać w komentarzu i będziemy brali to pod uwagę, przygotowując się do przyszłotygodniowych materiałów, także ja nie przeciągam, za dziś bardzo serdecznie dziękuję, słyszymy się w środę, słyszymy się w piątek, no i później oczywiście przyszły tydzień, także do usłyszenia za dwa dni, trzymajcie się, cześć!